Głowa państwa to niewątpliwie najważniejsza osoba w danym kraju. Jej zadaniem jest rządzenie krajem tak, aby obywatelom żyło się lepiej, a państwo mogło się rozwijać. Oczywiście wychodzi to z różnym skutkiem, ale dzisiaj nie o tym. Przez fakt, że prezydent musi mieć jak najlepsze warunki do życia, aby móc rządzić krajem, przysługuje mu wiele przywilei, od ochrony aż po transport prywatną limuzyną prezydencką. I dzisiaj skupimy się właśnie na tym, czym w ostatnich latach jeździli polscy prezydenci. Ale żeby było ciekawiej, pojawi się kilka pojazdów premierów. W poprzednim odcinku omawialiśmy prezydentów okresu PRL, tak więc jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to zapraszam do nadrobienia tematu. Natomiast w dzisiejszym filmie omówimy sobie pojazdy, jakimi jeździli prezydenci od roku 1990 aż do dzisiaj. Przedstawimy ich osiągi, wyposażenie oraz to, czym wyróżniały się od zwykłych, cywilnych wersji. Będzie bardzo ciekawie, tak więc zapraszam Ciebie na film. Zaczniemy od samochodu Volvo 760 GLE, które to Lech Wałęsa odziedziczył po Wojciechu Jaruzelskim. Samochód ten należał do klasy średniej oraz wyższej, jeżeli chodzi o prestiż samochodu. Produkowany był on przez Volvo w latach 1982-1990. Dostępne były dwie opcje nadwozia, czterodrzwiowe sedany oraz pięciodrzwiowe kombi. Do napędu tego samochodu używano silników R4, R6 lub V6. Cała moc była przenoszona na oś tylną za pomocą pięciobiegowego manuala lub czterobiegowego automatu. Jeżeli chodzi o osiągi tego samochodu, to warto jest tutaj powiedzieć nie tyle co o widlastej szóstce, która z pojemności 2,8 litra generowała 158 koni mechanicznych, a o rzędowej czwórce, która miała pojemność 2,3 litra i generowała 182 konie mechaniczne. Prędkość maksymalna tak Volvo wynosiła 200 km na godzinę, a przyspieszenie do setki było w granicach 9 sekund. Jednak auto Lecha Wałęsy, które 22 grudnia 1990 roku objął stanowisko prezydenta, było poddane lekkim modyfikacjom. Sam pojazd miał wtedy 4 lata, gdyż był wyprodukowany w roku 1986 i na zlecenie władz zostało dodatkowo opancerzone. No i najistotniejszą sprawą jest to, że Volvo to było w wersji stretch, czyli limuzyna. Charakteryzowało się tym, że posiadała wydłużony słupek B, dzięki czemu w środku było więcej miejsc niż w standardowej wersji. Auto prezydenckie wyposażone było w silnik V6 o mocy 188 koni mechanicznych. Ciekawostką jest to również, że był powiększony zbiornik paliwa do 100 litrów. No i przez zwiększoną masę osiągi tego pojazdu również nie były zbyt dobre. Bardziej był to pancerny bunkier niż auto, którym można było poszaleć. Ale pełniło swoją główną funkcję, czyli ochronę głowy państwa, ponieważ nie dość, że było opancerzone, to dodatkowo Volvo słynie z bezpieczeństwa swoich samochodów. Pojazd ten woził jeszcze takie osobistości jak generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz premier Hannę Suchocką. Zanim przejdziemy do kolejnego samochodu, warto jest wspomnieć tutaj, że od tego momentu pojazdy były kupowane, a dokładniej wybór był dokonywany przez specjalistów pracujących w Biurze Ochrony Rządu. Na sporą uwagę zasługuje tutaj na pewno premier Waldemar Pawlak. Ten, zamiast wybierać topowe modele zagranicznych producentów, takich jak BMW czy Audi, postanowił wesprzeć polską gospodarkę i jeździ, uwaga, polonezem. Ówczesny lider PSL chciał oprócz rolnictwa wspierać również przemysł i wybrał polonezę, aby móc przemieszczać się po kraju, dzięki czemu przez kilka lat były one oficjalnymi autami rządowymi. Jednak mimo wielkiej sympatii do nich, te często się psuły oraz były bardzo niewygodne i następnie z nich zrezygnowano. Ciekawostką jest to, że właśnie dla odbiorców rządowych została przygotowana specjalna wersja Poloneza 2000, która wyposażona była w silnik o mocy 112 koni mechanicznych, a limuzyna ta potrafiła rozpędzić się do prędkości 175 km na godzinę. Na wyposażenie tego Poloneza składały się felgi 14-calowe, radio CD oraz wspomaganie kierownicy firmy ZF. Przechodzimy teraz do Aleksandra Kwaśniewskiego, który to objął stanowisko prezydenta w roku 1995 i był nim do roku 2005. I Aleksander Kwaśniewski używał głównie dwóch samochodów. Jeden z nich było Audi A8, które weszło na rynek w roku 1994, a drugim pod koniec lat 90. XX wieku było BMW serii 7.
Audi A8D2 było w wersji High Security, czyli posiadały one dodatkowe opancerzenie na zlecenie rządu. Jeżeli chodzi o wersje silnikowe, to niestety nie ma informacji, jaka była to konkretnie wersja, ale najmocniejszą wersją w A8 była opcja z silnikiem V8 o pojemności 4,2 litra i mocy 310 koni mechanicznych, którego czas do setki wynosił niecałe 7 sekund, a prędkość maksymalna wynosiła 250 km na godzinę. Będąc dokładnym, była jeszcze wersja 6-litrowa V12 i faktycznie była ona mocniejsza, ale znacznie bardziej rzadka. I drugim autem, jakie było wtedy do dyspozycji, to BMW 7 trzeciej generacji. Ten model również miał szeroką gamę silników od rzędowej szóstki o pojemności 2,8 litra, aż do V12 o pojemności 5,4 litra. Ciężko określić, jaka dokładnie była opcja pod maską samochodu prezydenta Kwaśniewskiego, ale na wyposażeniu tego auta znaleźć można było lodówkę, kuloodporne szyby wraz z pakietem opancerzenia, rolety szyb bocznych czy telewizor, a nawet kamerę cofania, a to wszystko w aucie, które teraz liczy sobie ponad 20 lat. BMW serii 7 jeździł następnie prezydent Lech Kaczyński przez 5 lat swojej kadencji i pod koniec jego objęcia urzędu prezydenta podjęto decyzję o wymianie BMW serii 7 na nowszy model również BMW. Niestety prezydent Lech Kaczyński nie doczekał się przejażdżki nowym samochodem. Warto jest tutaj również dodać, że w tym czasie wprowadzono również sygnały świetlne, czyli niebieskie koguty, które były zamieszczane na dachu podczas jazdy czy eskorty prezydenta. Wcześniej takie zastosowanie nie było najbardziej konieczne, ponieważ był mniejszy ruch, a z czasem ten ruch się zwiększał i po prostu trzeba było jakoś sygnalizować, że jedzie ważna osoba. I po roku 2010 można powiedzieć, że przyszedł dobrobyt w kwestii pojazdów naszego rządu. Bronisław Komorowski miał wtedy do wyboru aż 3 limuzyny, trzech wiodących niemieckich marek: BMW, Audi oraz Mercedes. Zacznijmy sobie od BMW 760 Li, czyli najwyższej odmiany BMW, które posiadało silnik V12 o pojemności 6 litrów, który generował 444 konie mechaniczne, a sprint do setki wynosił zaledwie 5,5 sekundy. Prędkość maksymalna była ograniczona komputerowo do 250 km na godzinę. Auto to ważyło 2700 kg, co było naprawdę ogromną masą. Kolejnym autem do dyspozycji był Mercedes klasy S. Ciężko o określenie tutaj konkretnej odmiany, ale najlepszą opcją była opcja S600L, gdyż odmiany AMG nie były kupowane przez rząd. Auto to było wyposażone w silnik V12 o pojemności 5,5 litra. Generował on moc 517 koni mechanicznych, co pozwalało na rozpędzenie do pierwszej setki w 4,6 sekundy, a prędkość maksymalna była ograniczona do 250 km na godzinę. Również podobnym Mercedesem jeździł Donald Tusk. I przechodzimy do ostatniego auta, którym podróżował Bronisław Komorowski, a dokładniej do Audi A8D3. Tutaj również ciężko jest określić, jaką moc miał do dyspozycji szofer prezydenta, ale jeśli w poprzednich autach było to V12, to i tutaj prawdopodobnie pod maską znalazło się W12 o pojemności 6 litrów i mocy 450 koni mechanicznych. Pozwalało to na rozpędzenie auta do pierwszej setki w 5,2 sekundy. I tak znaleźliśmy się przy aktualnym prezydencie, czyli Andrzeju Dudzie. Ten zazwyczaj porusza się Audi A8 w wersji L w specjalnej odmianie Security. Masa własna tego pojazdu wynosi blisko 3 tony. Posiada on napęd na 4 koła oraz silnik 4-litrowy V8 o mocy 435 koni mechanicznych lub W12 o mocy 500 koni mechanicznych. Ciekawostką jest to, że auto posiada system awaryjnej wentylacji, na który składają się butle ciśnieniowe. Samochód spełnia normy bezpieczeństwa VR9, czyli bez problemu przetrwa ostrzał z AK-47. Również wytrzyma on eksplozję ładunków wybuchowych czy ostrzał z ręcznych granatników. Ale również i na dyspozycji prezydenta jest Mercedes klasy S. Pojazdy są w stanie gotowości obsługiwane przez BOR, czyli Biuro Ochrony Rządu. Z pewnością ich wyposażenia i moce mogą robić wrażenie. Oczywiście nie są to wszystkie pojazdy, którymi jeździ rządzący, ale zdecydowana większość. Napiszcie w komentarzu, który waszym zdaniem samochód robi największe wrażenie. Zapraszam również na pozostałe materiały na kanale. Cześć!